Dzień dobry w studiu pani poseł Elżbieta Kruk, przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Witam państwa, witam panią redaktor. Była pani wczoraj na uroczystości powołania podkomisji przy Komisji Badania Wypadków Lotniczych, która ma zbadać od nowa katastrofę Smoleńską. Czy bez ważnych dowodów, które są w Rosji, w sytuacji, gdy strona rosyjska niejednokrotnie odmawia stronie polskiej pomocy prawnej, ostatnio zresztą wczoraj, można w sposób istotny. Wzbogacić naszą wiedzę o katastrofie. Myślę, że tak, że oczywiście no, to jest bardzo dotkliwe i, i trudno przewidzieć, czy da się do tej prawdy całkowicie prawdę odkryć bez tych podstawowych dowodów. Jednakże w Polsce trochę tych dowodów jest, jest trochę materiałów, zdjęć. No i no, są jeszcze inne dowody, to przykro przykroty mówić, ale jeszcze mamy naszych poległych tam pod smoleńskiem. Już na przykład. Osiem ekshumacji w latach 2011-2012 wykazało na przykład, że były sfałszowane, sfałszowana dokumentacja medyczna przez Rosjan i, i pewne rzeczy w, w drodze tego badania można, można wykryć. Okazało pa, się zresztą. Muszę... Przy okazji zapytam, ponieważ część z Państwa mówi. Nie zawsze, ale często polegli, co to znaczy. Znaczy, to tak mi się jakoś rzeczywiście powiedziało chyba nie do końca świadomie, ale myślę też o tym, że w moim przekonaniu doszło tam do zamachu, bo wiele przesłanek na, te, na to wskazuje. Tu nie chodzi o wiarę, wiele przesłanek. Choćby postępowanie po, 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 po tym, co się stało, e, to znaczy blokowanie możliwości dojścia do prawdy. To postępowanie, o którym mówią, e, mówi opozycja dzisiaj, że ono było. E, Prowadzone jak, jak, jakby jak najbardziej prawidłowo, odstaje zupełnie od tego co wskazują i przepisy prawne, prawa międzynarodowego również i od tego jak wyglądały badania po katastrofach lotniczych w innych przypadkach. Pan doktor Berczyński powiedział, że no właściwie wszystko jest będzie badane od początku, że nie stawia żadnej tezy. Pani mówi o zamachu. Myśli pani, że ta teza jednak będzie badana ze szczególną starannością i i właśnie z taką tezą, że najbardziej prze... prawdopodobna. Jestem przekonana i uważam, że takie podejście powinno być komisji, aby nie stawiać żadnej tezy. Tezę przeciwną postawiono badając te postępowanie poprzednia komisja tezę przeciwną postawiła. Nie badała właśnie takiej możliwości. Ja mam nadzieję, że będą badane wszystkie Chyba ją możliwości również ta. Ba... Jest pani pewna, że nie padała? Myślę, że to bardzo znaczy, szybko ją wykluczyła. To ja myślę, że w tej w debacie publicznej i, i od początku e, zaprzecza takiej możliwości to też jest różnica w tego typu przypadkach jeszcze w momencie kiedy ginie prezydent państwa dowódcy wszystkich sił zbrojnych wszędzie na świecie w badaniu takich przypadek to jest pierwsze założenie które się zakłada A, ale ja jestem przekonana że najlepszym i na pewno jedynym możliwym to prokuratura prokuratura to badała to rzeczywiście była jedna z wersji badanych przez prokuraturę Zresztą dalej bada tak bo bo, bo przecież postępowania się nie zakończyły mimo upływu upływu 6 lat, między innymi pewnie dlatego, że dowodów, e, niestety podstawowych, do e, zbadania tej sprawy nie posiadamy. A czy ma Pani jakiś pomysł, nie, nie tyle sama Pani, ale czy Państwo mają jakiś pomysł, e, jak te dowody zdobyć, jak z, zmusić stronę rosyjską do przekazania? No nie zmusi się strony rosyjskiej oczywiście. Należy, należy konsekwentnie występować w tej sprawie. Ja myślę, że tutaj było trochę zaniechań poprzedniego rządu, niestety. I e, nie chodzi mi o to, że można przymusić stronę Rosja. Jeśli Rosjanie nie będą chcieli dowodów oddać, ich nie oddadzą, ale przynajmniej należy pokazać wolę odzyskania. Wczoraj padły z ust uczestników spotkania oskarżenia o niedopuszczanie dowodów, o niszczenie dowodów, o ukrywanie faktów, wreszcie o fałszerstwa. Czy parlamentar parlamentarny zespół do spraw katastrofy, a pani była członkiem prezydium tego, tego zespołu, składał w związku z tym doniesienia zawiadomienia do prokuratury. Tak, z, z, do, składaliśmy i doniesienia i zapytania przede wszystkim przekazywaliśmy odpowiednim organom, organom państwa w tej, w tej sprawie. Zresztą no, tutaj mieliśmy bardzo mało bardzo ograniczone możliwości, dlatego że generalnie rzecz biorąc, przedstawiciele różnych organów państwa, w tym rządu rzecz po odmawiali udziału w naszych w posiedzeniach naszego zespołu. Tak, ja pytamy o to zawiadomienia w sprawie y, niszczenia dowodów, y, to pomijania, pomijania. Z tego co ja pamiętam, dowodów. to tego typu, tego typu zawiadomienia składali pełnomocnicy rodziny. Bo, bo ja wiem, że było zawiadomienie w sprawie ukrywania przez prokuraturę śladów materiału wybuchowego, ale y, tak patrzyłam i jeśli chodzi o komisję Milera. To chyba nie było takich zawiadomień. W tej, chwili, w tej chwili, jeśli sięgam pamięcią, to tego typu zawiadomienia były składane, tak jak mówię, przez pełnomocników rodziny. A czy są jakieś takie nowe fakty, które dopiero teraz wyszły na jaw? Znaczy to, co już wspomniałam już po, po tym, jak, jak... Po zakończeniu prac po, naszego zespołu. Po, po, po zakończeniu prac naszego zespołu, to z tego, co, co ja się wczoraj dowiedziałam na, na, w, w trakcie tej uroczystego podpisania rozporządzenia, to okazuje się, że zniszczono 40 kart informacji i meldunków różnych instytucji państwa polskiego, skierowanych do Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. i że od 4400 40, nawet. 400, 400. Ja powiedziałam 40, to nie, przepraszam nie wiem, to może ja, się, ja się to usłyszałam. To ja prze, jeśli jeśli kart, tak, to tak. się przejęzyczyłam, bo chciałam powiedzieć 400 kart. E, wiem, że znaleziono także e, m, zapis całościowy rejestr e, tego lotu. Tylko chodzi tutaj oczywiście o ten aspekt przy, działania przyrządów, e, który nie został u, ani ujawniony, ani wzięty pod uwagę w e, raporcie e, Millera. Więc ale i po... o ile dobrze usłyszałam wczoraj, to wypowiadał się w tej sprawie pan Jerzy Miller i mówił, że Został. Czy to było wzięte pod uwagę? No, ja myślę, że to, to poczekajmy na, na, na rezultaty pracy tej komisji, bo to słowo przeciwko słowu, poczekajmy na rezultaty. Myślę, że się dowiemy. Ja uważam, że po sześciu latach zbyt mało jest jawności w tym postępowaniu. No, ja nie rozumiem, dlaczego tajemnicą to postępowanie w pełnym zakresie jest ciągle objęte. Dobrze, to poczekajmy, poczekajmy na pracę tej podkomisji. Po owocach ją poznamy. A teraz chciałabym zapytać o zupełnie. Nie inne sprawy. Czy projekt tak zwanej dużej ustawy medialnej jest gotowy? Znaczy on jest opracowany przede wszystkim, najmniej zaawansowana jest ta część finansowania mediów, mediów publicznych. A ona jest bardzo ważna. Ona jest bardzo ważna, no, ale niestety też wydaje się, że najbardziej skomplikowana do opracowania. Przede wszystkim należy podjąć decyzję i ta jeszcze ostatecznie nie została podjęta w jakim kierunku pójdzie. To znaczy wydaje mi się, że będzie to opłata medialna pobierana razem z prądem, że tak powiem kolokwialnie, ale ostatecznie decyzji nie ma. Oczywiście założenia ale to są raz są... abonamentu, to, to nie będzie, będzie opłata opłata budżetowe. Są takie pomysły, bo to jest, jeśli pracuje zespół, a, a, a zespół pracuje nad, nad tym rozwiązaniami. Są takie pomysły. Ja uważam, że nie jest to dobre rozwiązanie. Zresztą generalnie w Europie się nie uważa tego za dobre rozwiązanie, bo ten, kto daje pieniądze, ten wymaga. Więc najlepiej, żeby pieniądze dawa, były to publiczne, ale od obywateli, a nie od rządu. Czy to będzie projekt poselski? Dlatego, że pracuje minister, ale też posłowie. On zostanie wniesiony jako projekt poselski? Czy no. będzie konsultowany taką drogą, jaką wymaga tego wnoszenia ja, projektu ja, rządowego? Ja myślę, że to powinien być projekt rządowy, dlatego że jeśli szczególnie jeśli chodzi o to właśnie kwestie finansowania mediów publicznych, no są tu wydaje mi się konieczne te konsultacje międzyresortowe, czyli ten tryb pracy nad charakterystyczny dla rządowego projektu. Czy media pozostaną spółkami prawa handlowego, czy będą państwowymi osobami prawnymi, czy instytucjami kultury? Czy to jest już rozstrzygnięte, czy nie? To jest ten wstępny projekt, który jest opracowany w zasadzie, on likwiduje, to znaczy przekształca i odchodzi od tego rozwiązania spółek akcyjnych, spółek skarbu państwa. I ja jestem przekonana, że to jest właściwe rozwiązanie. To nie jest panaceum oczywiście, to to, że, że media publiczne dzisiaj mają formułę spółek. Skarbu Państwa nie jest jedynym powodem, że mamy problemy z realizacją misji publicznej, ale jest to istotny, istotny powód. Nie ma jakby żadnego narzędzia do rozliczania programowego. Tak, ocenia się minister skarbu właściciel może oceniać tylko od strony finansowej spółki mediów publicznych, co nie jest właściwe. Choć, oczywiście, tak jak mówię, no, poglądy są różne, pojawiają się takie pomysły, że to nie powinno się odchodzić od tej formuły, ja jestem przekonana, że powinniśmy No właśnie, od niej bo Pan mówi o wstępnym projekcie. Zresztą. On został y, y, ujawniony przez y, agencję prasową, Polską Agencję Prasową na początku stycznia, ale chyba mogą być w tym projekcie zmiany, skoro nie jest wnoszony, prawda? I, no i tak. nie wiadomo, kiedy będzie wniesiony jeszcze? No nie wiadomo, dlatego że chcielibyśmy już w tej chwili tę reformę kompleksowo przeprowadzić. Więc jednak z tą stroną finansową różni również. A to, a to akurat no nie, nie jest kwestia, te prace trwają, to, to myślę, że jest nad możliwość w ciągu miesiąca zakończyć tę sprawę. No ale tutaj mamy do czynienia, musimy jeszcze przeprowadzić te kwestię przez Komisję Europejską, bo jeśli chodzi o finansowanie, zmianę finansowania, notyfikacja w Komisji Europejskiej jest konieczna. A co będzie, jeśli ta ustawa nie wejdzie w życie przed 30 czerwca? Bo ta mała przestanie wtedy obowiązywać. Czy Państwo przedłużą obowiązywanie tej Ja mam nadzieję, że ona wejdzie do 30 czerwca. Wierzę w to. No, jeśli nie, no to, no to będzie niedobrze. No ale co ale, Bo zobowiązaliśmy ale, no się, no tak, ale nie obowiązanie trzymamy do obowiązaniem, ale od strony prawnej, jak to będzie wyglądało? No to, no wtedy. Co będzie no, obowiązywać? to jest oczywiste pani ja wiem, że, do, że to wszyscy sobie zdają z tego sprawę, że można znowelizować tę e, ustawę e, przyjętą przez Parlament. Ja wierzę i mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ponieważ pracuje Pani także w Komisji Spraw Zagranicznych i Komisji Europejskiej, to na koniec pytanie o wizytę Davida Camerona w Polsce. Czy Polska w końcu zaakceptuje propozycję kompromisu w sprawie zasiłków dla nowych pracowników w Wielkiej Brytanii. To znaczy i deklaracje y, pani premier i myślę, że tak być powinno, że nie zgodzimy się na to, aby Polacy byli inaczej traktowani niż pozostali o, czy obywatele, czy im, emigranci mieszkający w Wielkiej Brytanii. Na no, 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 to nie może być zgoda. Czyli zgodnie. możemy, y, nawet jeśli, jeśli wszyscy cała Komisja Europejska, wszystkie kraje Unii, to my możemy to zaakceptują, to my możemy że tak powiem, stanąć okoniem. Znaczy, no, nie, no to chyba nie jest dobre określenie. <laughs> I myślę, że są drogi do, do, prowadzące innego rodzaju do tego, aby, aby dojść do porozumienia. Mam nadzieję, mamy wiele wspólnych interesów, że tak powiem, z Wielką Brytanią. Rozmowy są prowadzone. Ja mam nadzieję, że dojdzie do porozumienia. Dziękuję bardzo. Elżbieta Kruk, przewodnicząca Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu, Prawo i Sprawiedliwość. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.